Witajcie, z tej strony Krix i jak widzicie, dzisiaj mam dla was unboxing edycji kolekcjonerskiej gry Might and Magic 10 Legacy. Edycję dostałem dosłownie przed chwilą. Link, gdzie możecie tą edycję bardzo tanio kupić, znajdzie się pod filmem. I tak, edycja przychodzi do nas zapakowane w takie pudełko, do którego przejdziemy jeszcze zaraz, bo jak zapewne widzicie, jeszcze nie jest to otwarte. Na odwrocie mamy informacje odnośnie gry, ale mamy też informacje, co zawiera edycja, czyli jest to ścieżka dźwiękowa, litografia i płócienna mapa, oryginalna gra Mighty Magic 6, którą wam gorąco polecam, ekskluzywne podziemia i dodatkowy pakiet przygód. I dobra, na razie to wszystko otworzymy. I tak, tu mamy przyklejoną tą tekturową obwolutę, raczej tekturkę dokładniej. Spróbujemy to jakoś delikatnie odkleić. A, na szczęście obyło się bez problemów. I tak, pudełko jest tekturowe. Reklamowane było jako klasyczne pudełko, takie jak były kiedyś sprzedawane gry. W pewnym sensie bym się z tym zgodził, gdyby nie to, że pudełko jest od właśnie big boxów znacznie mniejsze, ale to akurat nie przeszkadza. Ma bardzo fajne takie zrobione złocone zdobienia. Na odwrocie też jest duże, wyraźne i bardzo ładne logo gry. I teraz przejdziemy do samej edycji. Otwiera się bez problemu. I mamy tak. W papierowej kopercie jest soundtrack. O, bardzo ładna płyta. Poza tym nie widzę żadnych informacji o ilości utworów. Idąc dalej. Z dziwną naklejką. Mamy nasze litografie. O, są nawet wygodnie zapakowane. O, bardzo fajny papier, naprawdę świetny jest, muszę przyznać. I mamy tak, tutaj jakiegoś króla chyba z jakimś archaniołem. Albo aniołem, nie wiem. Tutaj mamy kolejnego, no na to wygląda, że to jest jakiś archanioł prowadzący ludzi do boju. Tutaj następne podczas oblężenia widzimy mury twierdzy i jakąś garstkę ludzi. I tutaj dowódców przy planach wojennych. Cztery naprawdę bardzo fajne i klimatyczne litografie. Mi się przynajmniej bardzo podobają. To złożymy. O, następnie mamy płócienną mapę. I to jest prawda, że jest na płótnie. O, jest naprawdę spora. Jakość na druku jest też bardzo fajna. I mapa prezentuje się, muszę wam powiedzieć, że naprawdę ciekawie. Nie wiem dokładnie, to jest zapewne przedstawiony świat, po którym przyjdzie nam się poruszać w grę. Jak sami się domyślacie, jeszcze nie grałem, więc ciężko mi tutaj coś więcej o tym powiedzieć. Ale tak jak mówiłem, mapa jest fajna, naprawdę jest fajna. I przy okazji duża. Włożyć to w jakąś antyramę i będzie wyglądało bardzo fajnie. I ostatnim elementem jest gra z bardzo ładną okładką. O! Nawet tył wygląda świetnie. Dobra, otworzymy. Zobaczymy, co jest w środku. Tak, odłożymy najpierw instrukcje, które mi się przykleiły do tamtej tekturki. I mamy płytę z grą, którą za chwilę sobie zainstaluję i z chęcią pogram. Z tego co wiem, gra przypomina rozgrywką bardziej Legend of Grimrock niż poprzednie gry z serii Mighty Magic. Co oczywiście dla mnie nie jest wadą, bo akurat Legend of Grimrock też bardzo mi się podobało. I tak, tu damy grę. I tak, mamy kod do ściągnięcia
sobie gry Might Magic 6. Ja osobiście grałem, właśnie zaczynałem od części 6 i dlatego w tej serii się zakochałem. Naprawdę, gra jest rewelacyjna. 7 jest jeszcze lepsza jak 6, więc tą rozprawę polecam wam i zagrać 6, 7. 8 to jakbyście już chcieli, była trochę biedniejsza. No ale o tym już nie będę się rozwodził więcej. Następnie mamy kod o wartości 20 zł do gry Might & Magic Duel of Champions. Fajny taki dodatek. I ostatnim elementem jest instrukcja z kodem aktywacyjnym do gry. Instrukcja akurat przypomina trochę te właśnie starsze, czyli jest w kolorze, jest w języku polskim i jest, trzeba przyznać, na dzisiejsze standardy całkiem gruba. Ładnie ilustrowana. O, i widzę, że jeszcze jest trochę tych klas postaci. Są, ludzie mają 3, elfy mają 3, krasnoludy mają 3 klasy. O, i są orkowie. Ha, fajnie. Rozwój umiejętności i ładna ilustracja na odwrocie. I dobra, to tyle jeśli chodzi o tą edycję. Ja mogę powiedzieć tyle, że naprawdę jestem zadowolony. Z wysyłką ta edycja kosztowała mnie właśnie na Allegro 100 zł, więc myślę, że naprawdę warto. Ja za chwilę zasiądę do gry i się przekonam, jak wyszła im właśnie gra. Was mogę tylko zachęcić. Poza tym dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się już niedługo. Dzięki i cześć!